przyszedłem, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, tak? Są fajne prelekcje, poznać też firmy, zobaczyć jakie tutaj są, no i myślę, że warto, tak? Dużo firm tutaj jest i poszukujących też pracę, juniorów, więc jestem zadowolony i mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, zobaczymy. Przed kursem pracowałem jako informatyk w różnych firmach, tak? Jako głównie helpdesk albo wsparcie, albo po prostu jak to jest informatyk od wszystkiego, tak? I musi się znać na sieciach i od włożenia tonera, tak? I no, jak to typowy taki serwis, wszystko nic. Chodzi o rozwój, tak? I to jest przyszłościowe i na pewno to się opłaca. Programistów cały czas potrzeba. Można nauczyć się programowania, nie trzeba wyjeżdżać gdzieś do Anglii, tak, czy Irlandii, albo gdziekolwiek, żeby zarabiać normalne pieniądze, tylko można właśnie też tu w Polsce, tak, zostać w swoim ojczystym kraju, a świat sobie potem zwiedzać, tak, i jeździć. Za mną już 3 tygodnie. 3 tygodnie zajęć. Teraz właściwie 3 tygodnie zajęć, tak, i tydzień teraz, nazwijmy to, wolnego, praca w domu, dokończenie jakichś projektów i zadań, które się nie dokończyło wcześniej. No i teraz zaczynam ostatnie 3 tygodnie kursu. Tak, jest dosyć ciężko. Ja z programowaniem już miałem styczność. Pierwszy tydzień był całkiem spoko. Tak, dosyć dla mnie akurat prosty. No, w drugim już się zaczęło troszeczkę dziać więcej. No i tak jak przeglądałem sobie też materiały jeszcze przed kursem na YouTubie, jak dziewczyny właśnie opowiadały, jak to wszystko wygląda, no to jest prawda, tak? O 22 nieraz to już na laptopa nie mogę patrzeć, i nieraz się po prostu z bezsilności już przez cały dzień, no, nie chce się nic i jest człowiek naprawdę tam przyduszony trochę tym natłokiem tych informacji, bo jest bardzo intensywny ten kurs, ale warto. Jest tam, nieraz przychodzi pod koniec tygodnia to zmęczenie, to wszystko, jak sobie pół dnia człowiek odpocznie bez kodowania, to na drugi dzień jeszcze ma chęć i chce jeszcze, więc jest super. Co planuję po kursie? No, chciałbym pracować, tak, jako programista. Szukam pracy. No, jakoś tak wyszło, że praca zaczęła szukać mnie. Akurat już dostałem kilka ofert. Byłem już na wstępnej rozmowie. W poniedziałek teraz urywam się z kursu na godzinkę, bo mam akurat rozmowę, dalszy etap o pracę. No i zobaczymy, tak? Jesteśmy tutaj też dzisiaj na PH Persach. No i też dużo różnych ciekawych opcji, ofert dostałem, tak, żeby wysłać CV-ki i się skontaktować z firmami, więc no, zobaczymy jak to wszystko będzie i no, nastawiałem się, że to Coders Lab, tak jak przez swoich partnerów będzie tam szukać mi jakiejś tam pracy, tak to będzie wyglądać, no to się okazało, że ta wiedza, którą już tutaj mam dzięki tej firmie, dzięki temu szkoleniu, już mi umożliwia po prostu szukanie pracy i kontakt po prostu z ludźmi, tak jak tutaj, gdzie sami mnie szukają, a nie ja ich, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczony.